Hej, siemano wam wszystkim z tej strony Wilku i witam was w drugim odcinku z taktykami w CS-ie, więc w tym oto odcinku pokażę wam, jak zasmokować najważniejsze rzeczy na mapie Enemy Rage na Mumpside'a. Pokażę wam, jak zasmokować CT, co jest jedno z najważniejszych, dżungle, no i schody. Możecie też... Ja też znam takiego smoka, co rzucacie, że on się mniej więcej w tym miejscu gdzieś odbije. I on wam zasmokuje również i konektora, ale jednak skupmy się na razie na tych trzech miejscach, tak? Więc może na początek zasmokujemy sobie schody. Więc żeby zasmokować schody, musicie sobie skoczyć na ten pierwszy schodek tutaj. Jak mamy tutaj taką belkę, czy to już krawędź ściany. Ustawiamy się na środku, celujemy. Jak już pójdziemy do samego końca, odwracamy się. I tutaj mamy taki kwadracik zrobiony. Więc celujemy mniej więcej w połowę niego. I puszczamy. Smoke wtedy wyląduje nam idealnie na schodach. Więc stąd, jeżeli ktoś będzie na pewno chciał nam rampę patrzeć lub pałaca, niestety chłopak sobie nie sprawdzi, będzie wtedy musiał być tutaj. A wtedy jak ktoś w tym miejscu będzie stał z AWP albo z czegoś. No, bardzo prosty frag, prawda? Więc teraz zasmukujemy sobie CT. Też jest bardzo łatwe, a wielu nie umie naprawdę tego robić, jak ja widzę, jak niektórzy idą. No i nie wyszedł smok. Rzucają w ten sposób. Mówią, że oni nam zasmokowali CT. No to sami widzicie. Zasmokowali CT, my wtedy wychodzimy i się dziwimy, dlaczego wszyscy padamy. Więc dlatego. Więc żeby poprawnie po prostu zasmokować, mamy tutaj te drzwi. Mamy trzy kratki. Raz, dwa i trzy. Naprzeciwko pierwszej kratki. Tej już linii. Na samym końcu ustawiamy sobie celownik, odwracamy się. Jak tutaj mamy te zakończenie tutaj muru tego daszku, ustawiamy praktycznie na samym czubku tutaj. Jednocześnie będziemy skakali i puszczali lewy przycisk myszy. To powinno mniej więcej wyglądać tak. No i całe CT mamy zasmokowane, nie musimy się bać, że stąd nam wyjdzie ktoś po cichutku. Żeby się mógł ustawić tu. Wy piersi jego praktycznie zobaczcie, jak się będzie tam wychylał. Ten i ten smoke. Teraz pokażę wam na dżunglę. Na dżunglę też jest bardzo ważny smoke, żeby... Częściej stamtąd z AWP wychodzą, tak? Z okna na dżunglę i próbują ściągnąć nas. Więc żeby zapobiec temu, ustawimy się naprzeciw tego okienka, na samym środku. Celujemy. No dobrze pamiętam, w tym miejscu, jak mamy tutaj tą linię i tutaj tą cegłę, na środku, bez skakania, z samym rzuceniem. Oj, nie pekło. Pięknie wyszło, normalnie wręcz idealnie. Trochę w lewo miałem, bardziej bliżej tej lewej strony i wtedy nam wejdzie idealnie smoke. Jak sami widzicie, zasmokowane wszystko. No sorry za tego smoka pierwszego. Nie rzucałem bardzo dawno tego, bo gram w drużynie mojej Prime Gamers i każdy ma praktycznie swojego smoka i... Czy słyszycie tam... Takie dziecko płacze, bo to jest córka mojego brata. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie i nie będzie wam to przeszkadzało. Mniejsza. Celujemy tutaj. Jak mamy tutaj tą linię w cegiełki, trochę w prawo i tutaj. Wtedy wydawało mi się bardziej tutaj, że rzucałem, ale widocznie bardziej tutaj się rzuca. No i celujemy, rzucamy. I mamy zasmakowaną dżunglę. Więc to by może było na tyle. Dzięki serdeczne, udostępniajcie, lajkujcie i komentujcie, to mnie naprawdę będzie wspomagało do dalszej pracy i pokazywanie wam taktyki na różnych mapach. To jest akurat pierwsza mapa, na której wam pokazuję. Mam nadzieję, że wam się bardzo to podobało, mimo tego failu, tego smoka. Ale no, czasami musi być śmieszne, prawda, na
taktykach w ogóle. Powinno zawsze być zabawnie, jak się gra w CS-a, bo gramy to dla zabawy. Niektórzy grają oczywiście profesjonalnie, ale my gramy zazwyczaj dla zabawy. Więc koniec gadania, ludziska. Bawcie się dobrze. Trenujcie, jeszcze raz trenujcie. A mam nadzieję, że tymi smołkami wam bardzo dużo pomogłem. Więc dzięki, trzymajcie się. Siemanko.